Samochód nabyty w Polsce od pierwszego właściciela w Polsce przy przebiegu 275 tysięcy km. Generalnie jestem zwolennikiem przestrzegania interwału wymiany oleju wyznaczonego przez producenta oraz zasady, że lepiej wymieniać częściej stosując tańszy olej niż rzadziej, ale droższy. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Honda FR-V, rok produkcji 2006, silnik 2.0 benzyna plus instalacja LPG, 132 koni mechanicznych, przebieg 340 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie porównanie degradacji tego samego oleju w dwóch różnych samochodach, dlatego wyniki prezentujemy na tle poprzedniego odcinka. Inicjatorem tego eksperymentu jest ponownie Karol. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Prezentowałem ją już w poprzednim odcinku. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, badaliśmy ją w poprzednim odcinku. Próbka numer 2 to olej przepracowany z Pontiaca, analizy realizowane również w poprzednim odcinku. I w końcu próbka numer 3 to olej przepracowany, bohater tego odcinka, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został Manol Energy 7511 5W30. Klasy jakościowej aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Karol również w tym samochodzie zastosował jako dodatek do oleju dwusiarczek molibdenu w proszku w proporcji około 1 gram dodatku na 1 litr oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 tysięcy km bez 20 km, około 10% eksploatacji to miasto, dominują odcinki zdecydowanie przekraczające 10 km. Karol wpisał tutaj odcinki powyżej 200 km, olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Karol napisał tak: samochód nabyty w Polsce od pierwszego właściciela w Polsce przy przebiegu 275 tysięcy km, który sprowadził auto z Danii przy przebiegu 200 tysięcy km. Poprzedni właściciel stosował Castrol Edge 5W30 i wymieniał olej co 10 tysięcy km. Obecnie zdecydowana przewaga długich odcinków w trasie po drogach szybkiego ruchu. Jeśli chodzi o wybór oleju marki Manol, olej zaciekawił mnie dobrymi opiniami użytkowników, dobrymi wynikami w testach, które znalazłem w sieci w stosunku do ceny, niemiecką marką, aczkolwiek jak się później dowiedziałem, produkowany jest przez zakłady SCT w Kłajpedzie na Litwie oraz ogólnopolskim fenomenem wprowadzającym polskich klientów w błąd napisem pełny syntetyk. Generalnie jestem zwolennikiem przestrzegania interwału wymiany oleju wyznaczonego przez producenta oraz zasady, że lepiej wymieniać częściej stosując tańszy olej niż rzadziej, ale droższy. Odnośnie oleju przepracowanego z Hondy, jak wspomniałem, do oleju został dodany ulepszacz dwusiarczek molibdenu w proszku w proporcji około 1 gram na litr oleju. Dość unikatowe 6-osobowe auto produkowane w Japonii pod nazwą EDX, z legendarnym silnikiem serii K typ K20 pojemność 2.0, który na przykład w USA jest ulubionym silnikiem do modyfikacji w Honda Acura. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, tutaj szybkie przypomnienie z poprzedniego odcinka, a w drugiej kolejności pomiar próbki oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W ramach przypomnienia, lepkość w niższej temperaturze 68,6, w wyższej temperaturze 11,4, wskaźnik lepkości wyniósł 161. Porównaliśmy ten wynik z deklaracją producenta, stwierdziliśmy zgodność na poziomie 2-3%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 59,8 w 40 stopniach,
oraz 10,3 w 100 stopniach wskaźnik lepkości wynosi 161, a to oznacza, że zmiana lepkości w 40 stopniach jest na poziomie minus 13%, w 100 stopniach minus 10%. Od razu można stwierdzić, że wyniki są lepsze niż w Pontiacu po mniejszym przebiegu. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym poprawny, ewidentnie jaśniejsza plama niż z drugiego samochodu Karola, w którym również pracował Manol. Olej z Hondy, zarówno poziom zanieczyszczeń, jak i ogólną kondycję oleju oceniam wysoko. Tutaj również warto podkreślić, że plama ma charakterystyczny zewnętrzny przezroczysty pierścień, dokładnie taki sam jak w plamie z Pontiaca. Być może to pochodna zastosowanego dodatku. Co do zasady, to ta zewnętrzna aureola jest powiązana z paliwem w oleju, natomiast po badaniach lepkościowych oraz podczerwieni nie obserwuje się w tych próbkach nadmiernych ilości paliwa. Stąd obstawiam, że jest inne źródło tej aureoli. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widmo, odejmujemy widmo oleju świeżego od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Wyniki analizujemy na tle wyników z poprzedniego odcinka. Do podkreślenia jest niższa wartość nitrooksydacji oraz lepsze wyniki dla oksydacji oraz sulfonowania. Ogólnie w zdecydowanej większości parametrów jakość oleju z Hondy wypada lepiej. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po zbadanym przebiegu wyrażona syntetycznym miernikiem to 87%. Przy takich warunkach eksploatacji jak tutaj mogłaby zostać wzięta pod rozwagę wymiana po 15 tysiącach kilometrów. Porównanie olejów z Hondy i Pontiaca pokazuje, że stan oleju zależy bardziej od warunków eksploatacji niż od samego przebiegu. Mimo że Honda ma większy całkowity przebieg, 340 tysięcy kilometrów i przejechała więcej na tym oleju, 10 tysięcy kilometrów, jego stan jest lepszy niż w Pontiacu, który jeździ głównie w mieście. To potwierdza, że wymianę oleju warto planować nie według kilometrów, lecz uwzględniając sposób użytkowania pojazdu. Szczególnie jazda miejska mocno obciąża olej, nawet przy krótkich przebiegach. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!